2 czerwca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Miejski oraz Klub Seniora zorganizowali wspólnie drugie sędziszowskie senioralia. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Dni Sędziszowa. Drugie sędziszowskie senioralia rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Homilię wygłosił proboszcz parafii ksiądz Ryszard Lis. Wczoraj, 1 czerwca, był Dzień Dziecka. Dzisiaj, 2 czerwca, senioralia. To tak blisko siebie te dwa dni, tak niby dotyczące dwóch różnych, bardzo odległych nawet grup ludzi, a przecież jak seniorzy patrzą na swoje życie, to rzeczywiście tak niedawno byli dziećmi, a dzisiaj są już dorosłymi, dojrzałymi ludźmi, najczęściej emerytami, ale często jeszcze bardzo zaangażowanymi w życie codzienne i w pracę i w życie społeczne, bo tak trzeba, bo stworzeni zostaliśmy przez Boga, aby czynić jak najwięcej dobra na tej ziemi, aby poznać Boga, poznać Jezusa. Stworzeni zostaliśmy przez Boga, by być Jego mieszkaniem. Miesiąc czerwiec to miesiąc poświęcony sercu Pana Jezusa. Czcimy serce Pana Jezusa, choć nie zawsze dobrze rozumiemy, jak to serce Jezusowe czcić? Kim jest Jezus? Kim jest serce Jezusa dla nas? Często widzimy ten obraz serca Pana Jezusowego, kiedy Jezus pokazuje na swoje serce w koronie cierniowej, na serce, które boleje, na którym są krople krwi. Ale Jezus ma twarz spokojną. Ma twarz głęboką i oczy szeroko otwarte, patrzące na tych, którzy są w danym pokoju, pomieszczeniu, którzy mają taki obraz. Choć dzisiaj niestety coraz częściej nie ma już takich obrazów w domu. To tylko seniorzy pamiętają o takich obrazach. Jeszcze gdzieś pewnie w swoich pokojach przechowują serce Pana Jezusa, taki obraz. Młodzi chcą już żyć bardziej nowocześnie, inaczej. Tymczasem my mamy być tabernakulum Pana Jezusa. Tabernakulum, czyli dom, mieszkanie. Wiemy, że tabernakulum jest tutaj, w ołtarzu, w głównym, centralnym miejscu, Kościele, ale przecież każdy z nas, kiedy jest napełniony łaską święcającą, kiedy żyje Bogiem, kiedy przyjmuje komunię świętą, staje się tym tabernakulum Jezusa Chrystusa, tabernakulum Boga. Po Eucharystii seniorzy zgromadzili się przed sędziszowskim ratuszem. Tam burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć przekazał na ręce przewodniczącej Rady Seniorów pierwszej kadencji Teresy Kochmańskiej symboliczny klucz do bram miasta. Życzę udanej zabawy, udanego, wspaniałego zarządzania naszym pięknym Sędziszowem Małopolskim. Pani Przewodnicząca, proszę do mnie. Przekazuję ten nie lekki, bo on jest ciężki klucz, ale ciężkie jest też rządzenie. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję jeszcze raz za tak liczną obecność i udanej zabawy. Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, dziękuję Panu Burmistrzowi, że nam zaufał i oddał nam klucze miasta na dzień dzisiejszy. Dlatego zapraszam do Domu Kultury, gdzie oficjalnie otworzymy bramy naszego miasta. Seniorzy w towarzystwie kapeli Dobrych Serc z Zagorzycy Dolnych przemaszerowali do Sędziszowskiego Domu Kultury. Thank you.
Wicestarosta powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dr Bernadeta Frysztak podziękowała seniorom za ich aktywność i angażowanie się w życie społeczne. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za współpracę, za to, że jesteście, za to, że ubogacacie nas swoim doświadczeniem, swoim życiem. Pragnę podziękować również za to, że to bogate życie w doświadczenia i zawodowe, doświadczenia społeczne jeszcze Państwo nakierujecie i kierujecie na drugiego człowieka, bo tak naprawdę najważniejszy jest człowiek. Najważniejszy jest człowiek i jego ofiarne, kochające serce. Za te serca, za miłość, którą Państwo okazujecie do najbliższych, do ludzi, do wszystkich istot, ale również do własnych pasji, marzeń. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję za każdą chwilę spędzoną z Państwem, czy to w klubie historycznym, czy w klubie malarskim prowadzonym przez panią dyrektor Marię Grodecką. Dziękuję za spotkania w klubie rękodzieła, kulinarnym. Można z tego czerpać jak ze źródła, które odnajduje człowiek tak naprawdę w dorosłym życiu i w ten sposób może wzbogacać swoją wiedzę, swoje umiejętności. Za każdy czas spędzony z Państwem dziękuję. Dziękuję także seniorom, moim rodzicom, dzięki którym mogę poświęcić się w jakimś małym zakresie pracy społecznej, którzy nam, dzieciom, oddali wszystko. Zapewne Państwo też to robicie, a więc za Wasze piękne serca szlachetne i te szlachetne dłonie serdecznie dziękuję. Podczas drugich sędziszowskich senioraliów na scenie zaprezentowała się grupa teatralna Klubu Seniora. Aktorzy wystawili etiudę teatralną W świecie bajek i satyr Ignacego Krasickiego. Dla seniorów wystąpiły również dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. Może tylko tyle, że tak pięknie żyć. W trakcie imprezy seniorzy mogli zapoznać się z twórczością lokalnego poety Waldemara Wilka. Bardzo się zwracam do seniorów z wielkim szacunkiem wewnętrznym, emocjonalnym, co chcę wyrazić przez poezję, przez słowo skierowane do nich. Także dzisiejsza ta wizyta to nie tyle już przedstawienie poezji, co własna, prywatna nawet satysfakcja, że mogę uczestniczyć. Poznałem i pokochałem język ojczysty, pieszcząc w zachwycie duszę jego brzmieniem. To zdanie określające Twoją twórczość. Tak, to zdanie, które jest takim mottem, przesłaniem tej pasji twórczości. W tym zdaniu chciałbym zawrzeć całość tej pasji, ponieważ tak jak nieraz wspominam, mógłbym o niej opowiadać bardzo długimi godzinami, lecz w jednym zdaniu chcę zawrzeć, co tak naprawdę jest esencją tego, co w środku tam pokochałem. Podczas senioraliów nie mogło zabraknąć muzyki. Na scenie wystąpiła m.in. grupa obrzędowa Rochy, a także kapela podwórkowa Paka Sędzisza. Powietrze w oczach twoich, tyle smutku, tyle łez. To mnie właśnie niepokoi. Ten przyczyną tego jest, a więc proszę cię, kochanie, oczy i łzy i nie smuć się. Podaj dłoń na pojednanie, jeśli wierzysz w słowa te. Wierz mi, dziewczyno, że kocham cię i gdybym tylko mógł.
to kilka dni, lata przeminą, a w sercu będziesz ty. W trakcie wydarzenia scena Sędziszowskiego Domu Kultury zamieniła się na chwilę w wybieg. Panie z klubu seniora przygotowały pokaz mody i same wystąpiły w roli modelek. Well, great God Almighty, Bible declared, Ezekiel saw the wheel in the middle of the air. The great big wheel and the little bit of wheel, a wheel turning over in the middle of the wheel. The good book says, and the book don't lie, God told Ezekiel to prophesy. Then my God spoke in Ezekiel's mind, he raised his voice and began to cry. He cried, old bones, old bones are walking. Great God Almighty, the old bones are talking. Old bones, bones, won't you hear me now, old bones? You hear the word of God. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Great God. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Well, God told Ezekiel to prophesy. Zeke tried to do it, and that's no lie. God sent the wind from the west and the east. Spirit struck him from his head to his feet. He cried, old bones, old bones are walking. Great God Almighty, the old bones are talking. Old bones, bones, won't you hear me now? Old bones, hear the word of God. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Well, old Ezekiel tried his best to do the thing the Lord had told him to. He did his best, that's all he can. After all, Zeke was a natural man. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. One more, one more. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Great God. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Well, great God Almighty, the Bible declared, Ezekiel saw the wheel in the middle of the air. The great big wheel and the little bit of wheel, a wheel turning over in the middle of the wheel. The good book says, and the book don't lie, God told Ezekiel to prophesy. Then my God spoke in Ezekiel's mind, he raised his voice and began to cry. He cried, old bones, old bones are walking. Great God Almighty, the old bones are talking. Old bones, bones, won't you hear me now, old bones? You hear the word of God. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of. Seniorzy stanowią w gminie Sędziszów Małopolski bardzo liczną i ważną grupę społeczną. Angażują się w wiele przedsięwzięć, chętnie się udzielają, integrują, ale i dobrze bawią. Senioralia były do tego najlepszą okazją. Bardzo się cieszymy, dlatego że mieliśmy przerwę przez pandemię. Cieszymy się dlatego, że mogliśmy się znów spotkać w szerszym gronie, przedstawić dorobek, który każde z kół senioralnych ma, bo zawsze ktoś coś ma w swoim dorobku i wydaje mi się, że uda nam się to przedstawić i naszych seniorów zainspirować do działania. Klucz został oddany, więc postaramy się zaszaleć. Tak jak Maryla Rodowicz pisze, że już w tym wieku wszystko nam wolno. To znaczy Maryla Rodowicz śpiewa, znacie tę piosenkę, hej mała, nie szalej. A w naszym wieku wszystko można. Ten, kto jeszcze kojarzy seniora z fotelem, kapciami i pilotem od telewizora, grubo się myli. Sędziszowscy seniorzy są dobrym przykładem na to, że na emeryturze wcale nie trzeba się nudzić. Dysponuje się olbrzymią swobodą i dużym czasem. No bo po prostu do tej pory to były dzieci, wnuki, a teraz już po prostu się ma czas dla siebie, więc chodzimy do klubu, malujemy, kto tam ma jakie zdolności,
W domu zajmujemy się ogrodem. Jak rozmawiam z koleżankami, dlaczego nie byłaś dzisiaj na przykład? No bo siedziała w ogrodzie, ja również kocham ogród i tam różne animacje tworzę. No po prostu jest dużo czasu, dzieci się pod telefonem ma, więc kiedy się chce spotkać, to przyjeżdżają. Seniora też pyszne. Ja mam tak dobrze, dbają o mnie, przychodzą ze wszystkich stron. Także no wesoło mi jest. Chociaż tak nie jeździmy często nigdzie, no bo teraz jest takie ograniczenie ze wszystkim, no nie? Ale tak w remizie mamy, spotykamy się, to czasem sobie tam porozmawiamy, to nie wyjedziemy gdzieś, to tam coś nowe. Także bardzo dobrze, a ja robię dużo kwiatów. Jakie bukiety, kochany, robię, to wszystkich ubieram. Organizatorzy sędziszowskich senioraliów przygotowali dla uczestników zabawy poczęstunek. Była również pyszna kiełbasa z grilla. Seniorzy mogli skorzystać także ze stoisk medycznych i wykonać bezpłatnie badania. Przygotowano również wystawę malarską i wystawę rękodzieła uczestników klubu seniora.